Witam moich lungasków pięknych. Tych sobie gdzieś wyglądacie. Zagramy sobie na UNE 200 LP Master. Dzielny Master. Może mało, może nisko. Ale na to, ile zagrałem gierek, to jest okej. Okay. Na to, że gramy Dickery na tym koncie, to... Też jestem z siebie dumny. Szczerze mówiąc, jeśli mam być szczery, to większość tych gier, co tutaj gram, to jest taki konflikt na tym Dickery. Rzadko kiedy coś od bota zależy, tylko jest... Topside ma największe znaczenie. I też mało nagrywam z tego konta, bo się przyznam, że ludzie tutaj mają taki mental, że FIFA 15 spamują cały czas. No to co? Te gry są w miarę krótkie. O! Rzęczku? Nie chciałem tego ukraść, się ukradłem to. Ej, no dobra. Jeżeli napiszę, bo nie chciałem tego ukraść. Łezkę? Nie mogę tego kupić. Co tu mogę kupić w sumie? Longsword chyba po prostu i potka ekstra, nie? Każdy do rany zabrali, bo Doran Link tu tak siedział jak skurczywek teraz. Teraz bardziej będą to oddać Garenowi albo Kianie, bo Smolderem nie da się wysnowbolować. Znaczy, no jest to możliwe, ale bardzo ciężko. Trzeba było wziąć po prostu i staka jednego wziąć. Morale dostał, znerfili, w poprzednim patchu takie nerfy dostał, nie pamiętam kiedy czempion tak po mordzie dostał, jak Smolder w poprzednim patchu, tym 14.6. Ale teraz dostał buffa takiego, że nie chcą, żeby se złożył coś innego poza krytem i żeby umierał od pierdnięcia. Nie lubię w ogóle tej ideologii Riotu. Grosz tym AD Carry i umieraj od wszystkiego. Wcale tak dużo nie bi. Plusem jest taki, że pod kryta dostał nerfa statikowcy dostali nerfa. Ale ja mam tyle siku, że nie możemy podejść za bardzo, ale... Ja też muszę farmić, nie? Przynajmniej flita prokować. No to było fajne, teraz ten... No mają drugi po tych dwóch, nie? Ogrąca dzików, daj mi ten! Trzeba mi expa złapać, nie złapałem expa chyba. To jest liszowańsko. Ale tu kąt jest na tym wielkoznobro, że widzę, że chłop będzie ogarnięty. A my musimy mieć drugi poziom, żeby to miało sens. Tak to on może umrzeć jeszcze. O, nie wiem, czy to było takie dobre. Nie zgustował ten Jin. Nie wiem, czemu nawet jest tak szybko wleciał, ale chyba tam zauważył i... Ła. No i to jest właśnie to, nic nie robię. Można mnąć Sworda przewagi. I też zajmują pewnie. No chyba wejdzie i Warmoga włączy. No za późno, gareniasty trochę. A, to on tutaj jest. Tam. Nie wiem, co się dzieje. Co ja mogę? To nie ma znaczenia, teraz to nie było to, że gram tym. Molderem. No tak podszedł ten garen i się stwierdził, że się wypierdzieli. Ale oni sforsowali takie kupsko przecież. My mieliśmy pierwszy poziom z tym Octiliusem. Wiem, że jest Molder uses, ale to nawet nie zrobiłem nic innego. Pomóż mi to strzałować, bo chcę cofnąć do bazy już sobie. Staszki będę mieć zaraz. Żeby tak, żeby mieć staki, to zjem tą potę. Uderzyło go, ale nie wolę dobić te miony niż... Dobra, cofnijmy. Nie mam Shina niestety, bo nie podobijałem za dobrze. Ale no młynek był troszkę. Jana na topie w ogóle, ale bardzo widzę, że zabiła. Ja nie dokończyłem myśli swoje. Jak Riot chce, żebyśmy grali pod te, to jest takie kupsko ten Kaufield. Teraz nie opłacę się go kupować nawet. No dobra, no kupię to. Bo znerfili te połówki. I to mocno. No potrzebuje czasu, no, żeby się wystakować. Ten w ogóle ten nerw, że tylko jego podpalenie dobija teraz, to też tak... Tylko obrażenia od Smoldera ten execute robią. No niby dużo teku powinno być teraz, dlatego pójdziemy w kryta i moim zdaniem skipniemy Shojina, co jest błędem, no ale jak Riot tak chce, to potestujemy sobie.
Ja nie puszuję, nie ma sensu, ale tak będę puszować. Lepiej sobie miniony chyba ustawić teraz. To jest taki, że bez Shina ciężko się dobija na tym pierwszym upgrade'zie. Tak, żeby fajnie podobijać. Ale jest to możliwe nawet na pewno. No dlatego biją. Kątami. No, to potrzebuję Nautiliusa, bo inaczej nie będą podejść do minionu, bo nie mogą stylizować. Nie mam Ghosta, nie chcę się wychylać. A fajnie bym expa łapał. Pierdziele, no. A, zintowałem. E, tak nie mogę tak ofensywnie E używać. No gdzie jest mój Nautiliusek, no? Dobrze gra ten Velkos, no ale no, wiedzą, że mogą zrobić, bo Nautiliusa na midzie widzą. No, ale jak on wygrywa inny linię, to gitka. To się tak się schodzi, jak się linia odpuszuje. W sensie... My spuszujemy ich do wieży i wtedy wracamy, a to tak nie wyglądało. Oni nas spuszowali, no. Niestety nie poradzę, też mogę to zgustować do tej linii. No po co on napieprza te minion? To są umrą na hita jednego tureta i tracę staki ważne. Nie chwyciło go to. A my zdanie możemy, tylko idzie chłop. Masz kół zaraz? Duży ma ten kul, no. Jeszcze heal. Forsowane gówno, ale dwa samonery miał. Jak miał Ignite, to byśmy musieli nawet po niego tak głęboko iść. Ale nie opłacało się to, jakby kto pytał. Czyli klasyk tak zwany. 30 CS-ów w dupę będę. Ale szczerze mówiąc, to nie jest moja wina, jeśli mam być. Pierwsze było te sforsowane gówno, jak ja miałem dwa wave'y czy trzy wave'y pod wieżą nastakowane, a teraz znowu za tym Nautilusem biegnę. Po prostu ludzie muszą wiedzieć, że jak masz jakiegoś Smoldera, to nie chcecie grać ten, takiego super agro, no. Raidy są fajne, ale bez przesady. Ja nie mogę tu podejść, muszę tu być. Oni się biją, muszę tam podejść, bo się stiltuję, ale nas szóstki nie ma. Ofleszny, no. A zasłońcie go, czemu go nie zasłonisz? No co? A czemu on też do góry kajtuje? Nie ma samonera. Ja pierdziela się ciężko. Jak miał R-kę, to bym coś tu zrobił, ale chyba expa straciłem troszeczkę, nie? I się linia odbija znowu do nich. O, ja pierdzielę. O, ten Jhin też ma troszkę itemów więcej. To co się dzieje, to teraz to na serio, to jest takie losowe gówno, no ale to jest młyn po prostu. Losowy młyn i tyle. Ja nie mogę wgrać grę. Podchodzę do mnie, muszę zejść od razu, bo jest jakiś młyn. I coś czego Smolder nie chce. Smolder to chce jak ma dwa itemy, bo wtedy actually dużo tych kuwy kastuje. No ale to jest też solo, więc dlatego to jest minus tej postaci. Mam 35 CS-ów. I ja się nie czuję, jakby to była moja wina, że tak dodupują te CS-y. I znowu się linia teraz odbija. Ale przynajmniej Nautilus teraz jest, to może coś podobijam. Tego wave'a. A ten nie był w range'u. No i on znowu idzie jak linia idzie w ich stronę, no to co ja mogę na to poradzić, no to nie jest najmądrzejsze. I mi to pomoże przepchać, bo to się zatrzyma znowu tutaj. Tak mi do ryja srają. To ma jakiś build pod mobilitkę ten Velkos. Strasznie on szybko zapieprzał, sobie kupili Swiftness i się nie da nic zrobić. No co, nie będą frizować, no nic nie mogę zrobić, ja nie ma golemu, żeby sobie zbił tego. Mogę pod buta na CDR wrócić, tak się nie jest takie złe.
No trochę jest unplayable ta linia. A wszystko przez ten. Wszystko przez ten wjazd na drugim poziomie. Na pierwszym nawet co mieliśmy. Ja pierdziel. Ale wiecie, ludzie nie patrzą na takie rzeczy, szczególnie ty jesteś ADKR. No nie wiem, ktoś tu może podejść, czy co? Czy jeszcze Rek'Sai tu jest. No co? Dobrze, że pomogłeś się... Nic nie zrobię. Mam supporta debila, ale to w sumie widziałem o tym pierwszym poziomie. Nie chciał. Natomiast on miał chyba staki jeszcze ogólnie na tym support itemie wtedy na tym pierwszym poziomie. To on se przez ścianę jak splashuje. Zamiast bić drugi poziom na minionach i potem się bić. No dobra, mamy 3 void gruby dzięki niemu. Na pewno dotnę tureta. Dobra, przynajmniej wiem, że ode mnie nic w tej grze nie zależy, jak mnie tak w dupie mają chłopy i mnie jeszcze plują do ryja. Mogłem E tam lepiej zagrać w sumie, ale to wyjście za ścianę nie jest już takie dobre jak kiedyś. Teraz co może iść, teraz linia będzie się odwrócić znowu, no. No to nie jest tak, on ma 6, to my zabijamy tego Belkoza bezproblemowo. Tak teraz już chyba nie, bo szaormę idzie, ten bit szaormą. No dobrze grają, nie? Widać, że dobrze ogarniają. Paniszuje mnie jak cholera za to, że ten. Huknij, spróbuj coś przynajmniej. Zanim się dać obijać jak Ulung. Nie wiem, czemu tu nie hukował. Mieliśmy wizję na nich tutaj. Nie rozumiem tego Nautiliusa. Ale mam staki w dupę. Teraz to zauważyłem. A, woli jakąś Rek'Sai wbija. No nie, ten... Ten Nautilus jest po prostu nie powiem na głowę, co? O, i znowu jestem sam chyba, niestety. Nie mogę z tego Nautilusa po prostu. Tutaj przechodzi Jin z Belkozem? Nie hukuje ich? Widzi full tank Rek'Sai pewnie, no. To wchodzi w tą Rek'Sai przez ściany. Cringe kit, free fight, no. From... no co ja chcę, chłopa jakieś pewnie 2000 gier ma i siedzi w tym masterze. Free fight to był. Jakim cudem to był free fight? Jeśli on zaczyna bić full tank Rek'Sai na pierdziela, który nie jesteśmy w stanie zabić po prostu. Free fight chłop pisze. Nie wiem, w jakim świecie to był free fight. Chyba freak fight. Wszystkie te walki to są złe decyzje po prostu i tyle. Był tak dobry wjazd. Byśmy spalili summonerem to Velkozowi albo temu Jinowi, spokojnie. No znowu face checkowanie Rek'Sai widzę, no to jest... Free fight chyba był tutaj, free fight. A, nie ma szans. Ja no, musiał mieć TPK, bo Garen by to musiał być. Ten Sylas niestety nie jest sfidowany. Nie, no Jin ma frigierę, taka prawda. Nie mam warda. O, teraz ładnie pograliśmy. Teraz jest tak sfidowany jak skurczy, bo ja staków dużo dostałem.
To było, wiecie, jak to było dobre? Bo oni w nas, o Jezus, bo oni w nas wchodzili. Nie my w nich. Pierwszy raz w życiu chyba. Jezus, co ja teraz robię? To ja już troluję. Dotknę tureta po raz pierwszy też. Oni walczyli na naszym terenie. Nie w końcu my, jakoś tam wchodzimy w 30 lat za nimi. Bo oni w nas musieli wejść. Jak się da w grę grać, wow. Jezus, strasznie są... Wyniszczające te rankedy, naprawdę, bo chcesz dobrze zagrać, bo... Chcesz dobrze zagrać, a nie wychodzi zawsze tak dobrze. Na pewno mi to przerwie. Dobra, Sylas pozostał tyle golda, tam Shadow chyba z Gina za 500 golda. Ja cofam, wolę mam w ten turę, niech sobie go zniszczył, nie jest pierwszy turę, nie ma plate'ów. O, tylko że te CS-y co straciłem nie wrócę już, to jest też problem. Ja zawsze Shodina robiłem, bo był OP po prostu, no ale jak Riot chce te kryty, to idziemy w tego. Na Wory i pewnie potem jakiś Rapid. Może potem Shield, bo tylko będzie silny, jak on Infinity skończy. No nie, no muszę obejrzeć tą grę, gdzie ja błąd zrobiłem. Mi się wydaje, że od tego pierwszego forsowanie gówna po prostu było. Teraz oni sforsowali gówno i co się stało? Chyba oddali 2000 goldek, nie więcej. Mogą tu czekać w krzaku. Oni dalej 2 na 2 wygrywają spokojnie z nami. A jak dostanę tego stuna Dwelkoza, to jest git. Ja się też tak może nie powinienem wychylać, ale no to... Expa chciałem przynajmniej. No możliwe, że to był, bo się tam raz wychyliłem, ale to nie umarłem, bo do bazy cofnąłem. Rexa tu znowu przy bocie z jakiegoś powodu, ja pierdzielę. Ora, im gnębią to mi Laoi. Pod Gina gra ta Rexa i dobrze, miałem 0-4 mida w ogóle, mam 1-4 topa. Zaś jasce, nie powiem co. No ja się tam skaluję, to coraz lepiej będą do stacki iść, ale tak, to jest mało dalej. Strasznie wkurzający build zrobił ten Vergus, ale dobry jest. Mogłem tutaj to rzucić. Miałem, że z prawej strony. Fajnie, że jeszcze tyle HP straciłem. To była R-ka i Ignite tego Zeda. Mogę umrzeć jeszcze. A co to zrobię, bo to jest dużo staku. Tylko tu wizję mam, więc nie dziwię się, jak zaraz jakaś R-ka Gina pójdzie i umrę. No ja mam oddał tego Herolda, jak oni tam tyle osób wysyłają, no to co. Trzeba zagrać najpierw, a nie dobiłem range'u wtedy. No zaczyna się stakowańsko teraz. Czemu oni się o to biją, jak mnie tam nie ma? Nie rozumiem. Oni umią liczyć, czy nie umią liczyć? Wiem, że zrobili, ale... Jakim kosztem? Ja będę pingowany teraz. Chciałem powinien turret chyba robić, jak widziałem 5. Piękny jest ten. O, będę karowany w tej grze, ale to... Ja się nie dojdzie do late game'u. A tak to będę polisą ubezpieczeniową, więc git. Z może być 0.30 i tak mnie zabije. O! Gostować mogę. Za mało. Czymś jakbym splashował w niego, to go zabiję. To jest Archilia z Velkoza, dobra, to nie. Nie wiem, czy ma. Wiedział, że nie ma tą splashową. No, nie ma killa dla niego, ale pokazał mi dominację przynajmniej. No jest taki, że Velkoz nas spizga i Zed nas pomaści jeszcze. Rób tego smoka na Hama. To nie jest dobra pozycja. Nie wiem, czy już przez ścianę powinien przeżyć. Ile ma HP? No tak nie żyje. Kurde. Nie, myślałem, że instant shurikena rzuci, ale to nie jest przecież gówno pisną, żeby tak zrobił. Nie, trzeba po prostu zaakceptować śmierć. No, przecież szkoda flesza. Ale ja nie wiem, czemu Sylas też do góry poszedł. Przecież było wiadomo, że Zed tutaj przez ścianę przyjdzie, czy nie. Może nie było wiadomo. Dobra, ale Kiana ich kilki ma, to tego Gina wymaści potem. Jak zabije Gina i Velkoza, to mi się wydaje, że oni obrażeń nie mają za bardzo, żeby zabić tego Sylasa i Garena. O, ciężko będzie w tej grze, ale...
Ja nie wiem, czy Roman Opisa coś dałem. Raz się wkurzyłem, jak auto atakował Void Groupsy. To się wkurzyłem trochę. Bo nie wiem, po cholerę, tam idzie to macać. Na to nie biją. No co, idę chyba do moich golemów, moich przyjaciół. To nie jest dobre. Gdzie ona umarła w ogóle? A w lesie coś, pułapeczkę. Ego pułapka była. Na wizji pewnie. No to jest tak, tak te gry wyglądają. Kto bardziej odpierdzieli, tak jest prawda. Idą Barona instant? Zetnie OTP-ka, ale nie mogę lejnować na Zeta i do Midwave'a złapać. Co ten Nautilus robi? Co on robi teraz? Sam jest i broni tego... No to jest Master, jak wy nie macie problem wbić Mastera, to jest to dopiero ten chłop. Nie wiem, co on teraz robi, nie pytajcie mnie. Sam był i poszedł Pinka bronić. O, kolejny widzę, że wchodzi solo. Kolejny, pojedynczy. Impreza widzę, pojedynczy. Nie wiem. No tak się gry troluje, no co ja poradzę. Pojedyncze wypierdzielanie się. Kiana robi opłapeczkę w buszu? Ja mam pushing forward robić, co to nam da, powiedz? No nie trafiłem nawet. No jestem na pindzie, gram, to się mam być szczery. O, to są chłopy, co dostali kasy w tej gierce i te kilki, takie rzeczy robią. Ja pierdziele, co to było? Co ten Nautilus miał w głowie? To jeszcze Kiana to rozumiem, że coś tam próbował. Co ten Nautilus chciał robić? Ten chłop pisze na czacie takie rzeczy, co po czymś takim pisze na czacie. To nie jest trudne rozejrzeć się, znaczy, że nikogo nie ma obok ciebie i olać tego Pinka. Strzelowaliśmy grę najpewniej teraz. I to kurewsko. Wiecie, co teraz nastąpi na czacie? Zmianie się z moich stacków, już to teraz mówię. To będzie taki komentarz. No bardziej zbytać nie mogę już chyba. Już ta RK coś da. Żyje, okej. Okay. Tak ktoś musi zbejtować, chyba widzę. Karen Summer na topie. To jest taki, że tego nie obronię. No, ale ja zdążę na tego obronić. No, chyba Baron Buffa ma darmowego. Dobra, staczki daj, koleżanko. Jeszcze po tego na pociągu. No zbliżamy się do tej magicznej liczby, ale no... Na to git było, bo ten Jhin jak umiera to jest zawsze fajnie. Okazuje się chyba tam wybuch, nie? Nawet nie wiem w sumie. Jakby tam było w tym krzaku. Taka animacja tej kulki. Ja bym to chciał jak mogę. Chyba, że chcesz to. No nie bym chciał tam tego nie robić. Te małe przynajmniej mi daje. Wiem, że z nich jest najwięcej golda też, ale... Blisko jestem tego upgrade'u. Nie mogę tu puszować. Zed mnie zabija. No, ten Vel'Koz ma fajny ten build. Pod zapierdzielanie po mapie. Wywalone jajca tak zwane. Gry tam bym chciał, no nie wiem jak. Jeszcze nie było takiego fightu front to back, ale mi się wydaje, że ciężko będzie o taki fight. Ja się staram jak mogę, patrząc jak ciężki był ten początek dla mnie, na tej linii. Nie spodziewał tego. No w sumie ja się nie spodziewałem, jak smok staje. Ale ona też musiałaś tak dać złapać? W ogóle żadnej wizji nie mamy, nic nie wiadomo, co się dzieje tutaj. No nie wierzę, że ma R-kę jeszcze ten Z. Tylko mają smoka za to, ale i tak byśmy raczej go stracili. Bo bez Kiany to ciężko jest zabić typu. A tu z jakiegoś powodu mida puszuje. Nie wiem dlaczego, to możecie napisać w komentarzu, dlaczego puszuje mida. Widocznie Smolder ma za mało stacków w tej grze, więc trzeba mu jeszcze zabrać. Dobra, zatrzymam jak się wave'a. A to jest chyba kolejny, to nie był ten. On jednym spuszował, czy mi się wydaje. Na Zila. Wave'a mogę złapać. No dobra, spróbuję zagrać, ale to jest tak będzie ciężko coś tu zrobić w tej gierce, już to teraz widzę.
No mam palenie, tylko problem jest, że to palenie jest tragiczne teraz. No ale jest. I bez Dominika to ja nie biję damage u Rexa i Loi. No może trzeba było Dominika robić z tego Rapida. A czasami jakiś basic dodatkowy. On ma cały item przede mną. Cały item, prawie cały. Za coś kupię jeszcze pewnie. Ej, bo mamy niby Smoldera, ale oni też się tak nie skalują tragicznie. Jin też będzie napierdzielać. On zrobi Dominika, to będzie one-shotować, tapować będzie typów. Jestem tak paskudnie squishy. No nie wiem, no sam jestem znowu tutaj. Poluje na mnie ten Velkos permanentnie. Nie wiem, tylko na Twisa chciał nam idzie, no bo on rzuci RK w tego Gina, to on musi wstraszować i do tyłu uciekać od razu. Powalone, że go się nie da się ich dogonić po prostu. Jak mi to wyjdzie, Zeta widzę, ale co mi jeszcze może zabić? Wszystko w sumie u niej. No znowu tak głęboko jak cholera, czy mi się wydaje. Mogę go nadał nowe. A downy się posypały. A nie, więc... No właśnie, nie da rady przecież dwóch linii garnezować. Co on pinguje mi wave'a? Ja go słucham tego invisible jakiegoś chłopa. Po cholerę ja go słucham. Wiem lepiej, że trzeba cofnąć, bo ile jest. Wiem lepiej i tak to robię. Gonimy ją? Niepotrzebny mu ten słowek, skurczył. No nie wiem, no nie mogę jej zabić, nie mogę jej zabić, no przepraszam, nie mam anti-heal'a. Nie, trzeba było to powoli zagrać. A myślałem, że się dopali, no starałbym, nie, to, że dałem się zetrafić, to był mój pierwszy taki mój błąd cholerny i to taki kurewski, że aż jestem głupi za niego jest. A to, że Brambla nie ma Tyrius, to już swoją drogą, to już też tego nie komentuję. No, ten nerf teraz tak zabolał. Bo teraz to wygląda tak, że oni niby mają się spalić, ale się nie dopalą, bo taki ten execute jest mały. No ale też chyba to z armora se może nastakować dużo, bo taki teamek jest fajny, no. Fajny jest też ten mój teamek. Chyba zero resistów mają. Jana ma TP-ka niby, Z nie ma. Nie może tu tepnąć? Nie możemy teamfighta wygrać? Melknę tutaj. Szybciej pewnie melknę. O, ma R-kę jeszcze. No nie wiem, nie chcę tego grać. Czemu Kiana nie stepowała? Ja myślałem, że stepuje ta Kiana. Grajcie AD Carry, by the way. W Hayle na pewno będzie zajebi. No, opłacało się. No wiem, że chyba R-kę rzuciła na tego Zeda, ale to nie było Worf. Ja bym olał tego Zeda i tepnął na ten fight tutaj. Oni by przestali bić tego Barona, jakby ona tepła i mogłaby grać tą zieleniną. No ja nie przyszedłem na koniec walki znowu, no. Nic nie mogłem zrobić. Ta Rexa mnie uderzyła, się wyleczyła znowu za 500, mi się wydaje. Ja pierdziele, no. Nie cierpię tego po prostu i mam taki team, co gra solo, to jest raz. No nie mogę tego... Nie mogę tak się tiltować, a tak to są irytujące te gry. No nie mam flasha teraz, przecież ja umrę w sekundę, no. No, zgarnij z tego wave'a, no zajebiście. Dodajemy się Velkozowi obijać, nie podchodzimy nigdy teraz? Nowy gameplay? A nie, Kiany znowu nie ma, no ta. Fajnie, że się popatrzyliśmy na nich. No ale mają soul, jak nie skończymy teraz gry, to jest dyntka.
Nie zabija go ten Bazy? Nie zabija go ten Bazy. GG, Zeus jest takim debilem. O, Sylas mi się podobało, co zrobił. Nasz jedyny apek w tej gierce. To mi się tak podobało, co zrobił. Nic, intu zostanie na mordę tego duszy i wybalenie się. Ja red. A jakby ten Jhin nam pozwolił wrócić, nie? Na pewno nam pozwolił. No i ten Z wygrał. Nie wiem, no, takie głupie decyzje. No, dlatego się ktoś dziwi, dlaczego nie gram na tym Eunę. Te gry co na Emeraldzie robią są lepsze, bo ludziom bardziej zależy niż tutaj.